Polsce dużą uwagę poświęca się ilości i jakości wód gruntowych. Ich poziom jest niezwykle istotny, ponieważ to one zasilają rzeki. Stanowią też źródło wody dla roślin, w tym także uprawnych. Niestety wody gruntowe są narażone na szereg zanieczyszczeń. Aby zminimalizować ryzyko przenikania do wód gruntowych szkodliwych substancji, należy podejść odpowiedzialnie do kilku ważnych kwestii. Ochrona wody może być realizowana przez podejmowanie działań takich jak odprowadzanie do wody lub gruntu wyłącznie ścieków oczyszczonych, czyli budowę sieci kanalizacyjnej i nowych oczyszczalni ścieków, modernizacja istniejących oczyszczalni i inwestowanie w czystsze technologie, stosowanie zamkniętych obiegów wody, budowę przydomowych oczyszczalni oraz instalowanie wydajnych filtrów. Dlatego bardzo istotną częścią ochrony środowiska wodnego są samorządowe inwestycje w budowę i rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz ze stacjami uzdatniania wody. W ostatnich latach została oddana do użytku całkowicie nowa stacja uzdatniania wody przy Komunalnym Zakładzie Użyteczności Publicznej. Stacja uzdatniania wody została wybudowana w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Tam znaczące środki zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski. W miejscowości Skórka źródło, z którego czerpana jest woda, było umiejscowione na terenie prywatnym. Dzisiaj mamy tam zrobiony nowy odwiert, czyli mamy już na swojej gminnej działce ustawione urządzenia do poboru i do uzdatniania wody. Na bazie miejsca, w którym do tej pory się znajdowało ujęcie oraz stację uzdatniania, wybudowaliśmy nową. Tam są zupełnie nowe urządzenia. Także w miejscowości Skórka woda również jest dostarczana najwyższej jakości i mam nadzieję, że pozwoli w przyszłości rozwijać sieć wodociągową. A wiemy, że Skórka jest taką miejscowością, która bardzo dynamicznie rozwija się w naszej gminie. Aby minimalizować przedostawanie się substancji szkodliwych do wód gruntowych, dwa odwierty ujęć wody podziemnej w Krajence znajdują się na głębokościach 165 i 163 metrów. Woda ze studni kierowana jest do stacji uzdatniania, gdzie ulega procesowi napowietrzania. Następnie przepływa przez filtry ciśnieniowe, które usuwają z niej zawiesinę. Po tym procesie woda przesyłana jest do dwóch zbiorników retencyjnych. Woda gotowa do spożycia i codziennego użytku jest w nich magazynowana oraz przesyłana w miarę potrzeb do sieci wodociągowej. W Krajence mamy bardzo dobrą wodę. Na dzień dzisiejszy nie możemy powiedzieć o tym, że w Krajence brakuje wody albo że jakość wody jest niewystarczająca. Zachowanie nowoczesnego i funkcjonalnego obiegu wody gruntowej w postaci prawidłowo utrzymywanej sieci kanalizacyjnej jest kolejnym z ważniejszych elementów ochrony środowiska gruntowo-wodnego. Władze lokalne mają obowiązek dbania o drożność i szczelność kanalizacji oraz jej sukcesywną rozbudowę. Dzięki temu ścieki z budynków przepływają w sposób bezpieczny do oczyszczalni ścieków, nie zagrażając środowisku naturalnemu. Wybudowaliśmy w ramach funduszy europejskich ponad 28 km sieci kanalizacyjnej. Dzisiaj takie miejscowości jak Podróżna, Śmiardowo-Krajeńskie, Augustowo, Głupczyn, Paruszka, Dolnik, Skórka, również Krajenka zostały wyposażone w sieć kanalizacyjną, bardzo nowoczesną, bo z jednej strony są sieci tak zwane podciśnieniowe, mamy sieci tłoczne, ale również sieci grawitacyjne. Wszystkie te sieci zostały spięte w całość i zostały ścieki skierowane do krajeńskiej oczyszczalni ścieków. Jednak na terenach wiejskich w dalszym ciągu są gospodarstwa domowe, które nie mają dostępu do sieci wodociągowej i korzystają z zasobów wód gruntowych w postaci studni. W przypadku głębokich pokładów wody gruntowej w tych miejscach mieszkańcy gminy Krajenka mogą liczyć na dofinansowanie do odwiertu studni. W miejscowościach, które są w znaczącej odległości od Krajenki, osoby, które mieszkają gdzieś na wybudowaniach, gdzie mają kłopot z poborem wody, studnie wysychają, mogą od gminy uzyskać na wsparcie, na pogłębienie, na nowe urządzenia, kwotę 4000 zł po to, żeby uzdatnić wodę i żeby tej wody po prostu można było mieć więcej, czerpiąc ją z pokładów znacznie głębszych.
Ze środków uzyskanych z dotacji gminy Krajenka do odwiertu studni finansowane może być przygotowanie dokumentacji technicznej, kosztorysy, mapy, projekty, operaty wodnoprawne, usługi geodezyjno-kartograficzne, wykonanie odwiertu, zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu studni wraz z elementami służącymi do podłączenia instalacji do budynku, sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Oprócz dotacji do odwiertu studni, kolejnym ważnym elementem wspierającym mieszkańców gminy Krajenka we wdrażaniu ekologicznych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód gruntowych, jest dofinansowanie przez gminę budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Są one o wiele tańsze w utrzymaniu niż tradycyjne szambo. To również instalacja zoptymalizowana, bezpieczniejsza i bardziej przyjazna środowisku. Nie ma bowiem niebezpieczeństwa skażenia gruntu lub wód gruntowych, a ciecz opuszczająca oczyszczalnię nie stanowi zagrożenia dla indywidualnych ujęć wody. Na terenach wiejskich, tam gdzie nie ma uzasadnienia finansowego budowy sieci kanalizacyjnej, proponujemy mieszkańcom dofinansowanie i dopłaty do budowy tzw. przydomowych oczyszczalni ścieków. I każda osoba, która chce wybudować taką przydomową oczyszczalnię ścieków, chce zrezygnować na przykład z szamba bezodpływowego, może do nas się zgłosić, pobrać dokumenty i liczyć na dofinansowanie od gminy. Warunki otrzymania od gminy Krajenka dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków są następujące. Osoba ubiegająca się o dotację musi posiadać akt notarialny, potwierdzający prawo własności do nieruchomości, na której terenie ma powstać oczyszczalnia. Dotacja udzielana jest jednorazowo w wysokości 1500 zł. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące projektów dofinansowywanych przez gminę Krajenka mieszkańcy mogą uzyskać w Urzędzie Gminy. Kolejnym chroniącym środowisko wód gruntowych działaniem jest zbieranie deszczówki. Dzięki temu możemy odciążyć kanalizację, zmniejszyć ryzyko podtopień powodowanych ulewnymi deszczami oraz zatrzymać tysiące metrów sześciennych wody w swojej glebie. Dlatego mieszkając w domu jednorodzinnym, warto rozważyć instalację zbiornika na deszczówkę. Woda deszczowa idealnie nadaje się także do takich celów jak prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz budynku czy podlewanie zieleni.